Dzień dobry. Witamy. Witamy wszystkich Państwa w Teatrze Zagłębia. Już za chwilę zobaczą Państwo wspaniałe przedstawienie pod tytułem Legendy o Sośnie Sosnowcu. Ale przed spektaklem chcielibyśmy zadać Państwu jeszcze kilka pytań. Czy wiedzą Państwo, kto jest reżyserem dzisiejszego spektaklu? Dobrze. Czy wiecie Państwo, kto jest autorem scenariusza? Brawo. A czy wiedzą Państwo, kto stworzył muzykę? Za mądrze. A czy wiedzą Państwo, kto stworzył scenografię, kostiumy i plakaty? Brawo. Czy wiedzą Państwo, kto za chwilę przed Państwem wystąpi? Dzieci! Nie no, załatwia te pytania. Następnym razem trudniejsze. A czy wiedzą Państwo, kto stworzył film do spektaklu? Dzieci! Za mądrze. Prosimy o wyciszenie telefonów komórkowych. I zapraszamy wszystkich gości i życzę miłego oglądania. Wyburzył schody, żeby księżniczka nie mogła wyjść z wieży.
Księżniczka wie, że odnalazła maskotkę. Zagłębia Sosnowiec i dała jej na imię Łowca. Łowca miał magiczne moce, o których księżniczka do tej pory nie wiedziała. A z kim ty tam rozmawiasz, Rozali? Rozalia trzymała Łowcę w rękę. Wujek wyrwał jej go z rąk. I potrząsnął. Łowca przeteleportował się do wieży. Przeteleportował księżniczkę do Sosnowca, a wujka Zbyszka zamienili w czarnego kota. Więc jak spotkasz czarnego kota, to uważaj, bo może być to wujek Zbyszek. Thank you.
Hej, co się stało? Może ci jakoś pomóc? Masz ładne blond włosy. Masz ładne włosy. A ty masz ładne oczy. A ty masz ładne uszy i umiesz mówić. Chyba przez tą burzę stałem się magicznym kotem. A skoro ja jestem magicznym kotem, a ty dobrym człowiekiem, który pomaga bezdomnym kotom, to może zbudujemy razem miasto, w którym nikt nie będzie się bał ani kłócił. Świetny pomysł, tylko jak to miasto nazwiemy? W tym lesie jest dużo sosen. To może Katowice? Nie. Kraków? Nie. Chorzów? Może Sosnowiec? Tak. Niech ta broszka, którą ci podarowałam. Ja.
zostaw sobie ją na pamiątkę. Niech zawsze ci o tym przypomina. Zamieszkać w bursztynowej komnacie. Kiedy o siódmej dzień już na dobre wstanie, muszę się zbierać, zając mnie czeka stąd. Sprzątam, poskuję mnie i robię pranie. Zmiatam kurz, a tu już robi się kwadrans, bo przeczytać książkę chcę. Więc biorę wszystkie trzy i namalować coś. Czekam, aż się odmienią dni. Co? Co ja słyszę? Jak ty do Sosnowca? Tu strasznie daleko. Co ty? Oszalałaś? No ale matko, jutro są moje urodziny. Przygotowałaś mi coś w ogóle? Jakie twoje urodziny? Do sprzątania się bierz, a nie, że ty ode mnie prezenty wymuszasz. No dobrze. Ale chciwa, cud, że ją jeszcze w domu trzymam. Dobrze, już jest późno, idź już spać. Za 10 minut widzę cię w łóżku. Muszę się jutro nad ranem wziąć i poszukać drogi do Sosnowca, albo chociaż kogoś, kto mi w tym pomoże. Co ty tam mówisz? Idź już spać. Dobrze, dobrze. Parę godzin później. O, już rano, muszę już wstawać. Na szczęście jeszcze śpi. No to czas sobie ruszać. Szukam drogi do Sosnowca, albo chociaż kogoś, kto mi w tym pomoże. Do Sosnowca? To znakomicie się składa. W zasadzie płynę dzisiaj do Sosnowca, jeżeli chcesz, możesz popłynąć ze mną. Naprawdę byłoby fantastycznie. Dziękuję ci za pomoc. Idę tylko jeszcze wziąć wiatra. Dzisiaj niebo i morze chcą zejść, coś woła.
daleko stąd marzenia są. Jeśli łódź moją kawę będzie wiatr i mnie wesprze, te sny za mgłą chciałam znaleźć wcale nie tak daleko stąd. Oto tamto miasto? O tak, to Sosnowiec. Jeżeli będziesz chciała, to mogę oprowadzić Cię po kilku bardzo fajnych miejscach w Sosnowcu, na przykład po Teatrze Zagłębia albo Egzotarium. Naprawdę byłoby świetnie. Wow, ale tu pięknie.
Jak się nazywasz? Jestem Antoni, jestem malarzem, a ty? Ja jestem Pola i marzę, żeby kiedyś być sławną aktorką. Hej, a lubisz ciasta? Uwielbiam. To może pójdziemy do kawiarni? Jasne. Drogi Antoni, pomimo naszej długiej przyjaźni, muszę się z tobą rozstać. Nie będę się z tobą spotykać, bo nie mam czasu. Co za różnica, proszę, nie rozpaczaj i nie rozżalaj się nad sobą. Ja cię i tak zapamiętam. Twoja Pola. Droga Pola, wielka szkoda, że wyjeżdżasz, ale rozumiem, że to dlatego, żeby zrealizować marzenia o karierze aktorskiej w Ameryce. Skoro nie mogę jechać z tobą, namaluję twój portret na kamienicy. Drogi Antoni, nie wiedziałam, że aż tak bardzo ci na mnie zależy. W sumie fajnie by było, gdybyś pojechał do Ameryki razem ze mną. Ale pewnie nie będziesz chciał opuścić Sosnowca, aż mi wstyd, że pomyślałam, że mógłbyś jechać ze mną. Twoja Pola.
zobaczyła. Kogo? Mamę. Widzę. Co to ma być? Tato, proszę, nie bądź tak. Dobrze. Smoku, mam pomysł. Zostań przyjaciółmi.
No dobra, ale pod jednym warunkiem. Jakim? Że nie będziesz już przełączała i będziesz miła dla reszty mieszkańców Sosnowca. Zgoda. Od tej pory Smok i Papuga zostali przyjaciółmi i żyli długo i szczęśliwie. Będę przychodzić z rodziną, będziesz nam opowiadać historię. Tak, dziękuję.